Siemaneczko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj najbardziej wyczekiwany odcinek, czyli jak ugotować poprawnie pyrki w czajniku. Więc no, co nam będzie potrzebne do tego? Oczywiście czajnik, o wiadomo. Jakikolwiek czajnik, najlepiej żeby to był czajnik, a nie jakaś mikrofalówka albo woda w garze czy coś. Oczywiście pyrki będą nam potrzebne, talerz, na który będziemy jeść pyrki. Nóż, Boże, nóż, tak, widelec, którym będziemy konsumować te oto pyrki, trochę soli, żeby wiadomo dodać trochę smaku, nóż, żeby pokroić jakoś pyrka, bo oczywiście nie będziemy jeść na chama, tylko będziemy kroić, i potrzebujemy masło, żeby dodać też smaku. Bynajmniej ja tak robię. Zazwyczaj jak te ziemniaki są podsmażane, to ja wtedy daję więcej masła i one są wtedy. Więc no. Dobrze, przejdziemy może. Pierwsze co, otwieramy czajnik. Polecam wam już pyrki przygotować. Chcę się obrać i umyć, wiadomo. Ja oczywiście zmienię to przed odcinkiem. I co, no lecimy. Czajnik bym obrócił, ale nie, bo moja twarz będzie widać. Dobrze, tu jest jedna pyrka. Tu. O! Nic się nie stało? Nie, nic. Dobrze, rzucamy drugą. Chyba będą dobrze. A, właśnie, jeszcze jest potrzebna i najważniejsza rzecz, czyli czepek przy gotowaniu. Ja wziąłem tym bardziej czapkę zimową, bo niestety na czepek mnie nie stać. Wydałem cały budżet na te kartofle, czy tam jak to wali pyrki, ziemniaki, więc no. Lecimy. Oczywiście wam nie będę dawał całego tego, jak to się będzie gotować. Się wręcz obawiam, że coś się spali, więc po prostu chwilę coś tam pogadamy, o ile będziemy słuchać. Więc no, możecie stawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, wejść w opis, pooglądać tam fajne rzeczy, które są. Do tego, które tam no, mam Instagrama, Facebooka, Discorda, którego też serdecznie zapraszam. Mamy też stronę Tipe Donation, gdzie za te pieniądze, które tam idą, dostaję budżet na kolejne te wspaniałe odcinki. A tak serio to nie, to wszystko idzie na komputer, a jakby inaczej. Więc no, ja zrobię cięcie, bo zanim to się ugotuje, to trochę potrwa, więc no. Będziemy już przy erupcji tak zwanej czajnika, czyli jak już będzie tak para leci, że to jest po prostu masakra, więc no. Pamiętajcie, robię to dla was. Przekazuję wam moją wiedzę na temat gotowania. Pamiętajcie, gotowanie to jest dobra rzecz. Więc no, ja tu robię cięcie. I no, widzimy się za momencik. A, jeszcze zapomniałem dodać, że będą nam potrzebne szczypce do wyciągania pyrek i sok z gumy jagód. Dla plus 10 męstwa, żebyście nie zmiękli podczas gotowania tych ziemniaków. Więc no, dobrze. Dobrze, to znowu cięcie, wiadomo, nie? Dobrze, jesteśmy już podczas erupcji naszych ziemniaków. Nie wiem, co z tym zrobić. Boję się, że drab zrobi i tyle będzie niestety z naszego obiadu na dzisiaj, bo niestety, no, wydałem cały budżet na ziemniaki. Jak widać, paruje jak cholera. Może bardziej przybliżę, będzie widać. O! Jezu, jak bulgocze. A, wyłączmy to. Bo już widzę pianę. O, cholera. Dobrze, że się przygotowałem na to. Weźmy papier do ochłodzenia czajnika. Pomachajmy tym trochę, żeby to się ochłodziło. No, tego to ja się nie spodziewałem generalnie, że jakaś. Ty, ale czuł ziemniaki. No, chyba dobrze wyszło. Dobrze, otwórzmy to. To piekielne monstrum. O, cholera. Powiem tak. Ziemniaki są całe. To jest plus. Pachnie podczas jakby się gotowały, to też jest plus.
Trochę wyłączyliśmy za wcześnie, bo nie wiedziałem, co robić. Spanikowałem, ale to nic. Może zacznijmy je wyciągać. Albo czekajcie, zanim zacznę wyciągnąć, muszę się napić soku z gumy jagód, aby dodać sobie męstwa. Polecam. Dobrze. Lecimy. Nie wiem, czy odłączać, nie odłączać z prądu, bo jak to dotknę na dole, to mnie zrobi. Ale to nic. Wyciągamy pyrki. O ile w ogóle je wyciągnę. Takie jest założenie, żeby je w ogóle wyciągnąć. Oj. O. A, ła. Ale ta para jest strasznie gorąca. Ciężko mi wyciągnąć. Mamy. Mamy pierwszą pyrkę. Ona będzie parować chyba do kamery. Ale to nic. Dobrze, wyciągamy pyrkę numer 2. No to już poszło. Mamy pyrkę numer 2. I teraz, oj. Szukamy pyrki numer 3. I już ją widzę nawet. Mamy pyrkę numer 3. O nie, nie podałem. Nie wiem, wydaje się jeszcze surowa. Ale no. Ale woda pachnie ziemniakami. Zamknijmy to coś, to monstrum. Oddalmy trochę tego. I dobrze, no mamy już ziemniaki swoje. No to co, no taki surowy to chyba się nie zje, nie? Więc oto jest łyżeczka z solą. Ją też polecam brać. Bo żeby przysolić nam trochę ziemniaków. Oczywiście tyle wystarczy. Bierzemy szczyptę. I obsypujemy ziemniaki. No chyba nawet za dużo wziąłem. Ale to nic. A nie, bo tu jest ten większy ziemniak. Tu już trochę, tu. O. Łyżeczkę odstawiamy. No i co, już można powiedzieć, że gotowe, ale nie, bo mam jeszcze masło. Masło, które nam się przyda do tego. Wykorzystamy też nóż. Niestety nie umyty, ale to nic. Ściągamy masełko. I zobaczcie, że masło się pięknie rozpływa po ziemniaku. To nawet widać. Aż za bardzo. Ale to chyba właśnie dobrze. Tu się przyda większe masło. Pyk. Pyk. Oczywiście zaraz będziemy kroić, tylko najpierw to masło oj, rozsmarować. Dobrze, no. Chyba starczy. Widzę, że za dużo wziąłem, więc no. I co, no. Wyczyszczę nóż. A, bo w sumie wezmę ten ręcznik od papieru. Nożyk wyczyszczony. Łyżeczka też. A, tu mnie nie widać. A, nie, widać. Wait a minute. O, luju. Dobrze, widać szklankę. Trudno się mówi. Ja wyrzucę ten papierek. Perfekcyjnie. No i co, no. Czas użyć tego noża, tego widelca do spróbowania naszych ziemniaków. Nie wiem, jak to ludzie robią, że robią ziemniaki i je po prostu tak kroją. No ewidentnie się nie ugotowały. Ale chyba będą dobre, nie? Jeśli coś mi się stanie i usłyszycie huk, to wiecie, gdzie dzwonić. Tak wygląda ziemniak. Proszę zobaczyć. Uwaga, robię kęs.
Dobra. Dobra. Jest dobre. Tylko, że powinny być dłużej w czajniku trochę. Bo jest surowe. I ciężko mi trochę je przegryźć. Ale ogólnie to są dobre. O Jezus, nie wystraszyłem się trochę. Ale ogólnie to powiem tak. Dobre są. Polecam. Jeśli chcecie na szybko obiad co zrobić, to macie czajnik do wyboru. Nie musicie wody grzać, by do gara włożyć tym podobne. No i co no? Raz to skonsumuję po tym odcinku. No i co, ja się z wami żegnam. Zostawcie tego. Łapkę w górę, suba z dzwonkiem. I no, widzimy się zaraz. Znaczy widzimy się zaraz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jeszcze spróbuję przegryźć tego ziemniaka. Więc no. Łapka w górę, sub, dzwoneczkiem. Podajcie na social media. Do sumie wszystkiego, co jest w opisie. I dajcie budżet na komputer. A wtedy będzie dobry montaż. Bo później będę zbierał na kamerę. No, czy muszę jeszcze zbierać na cały PC, więc no. Dobra, żegnajcie się. Czy ja was żegnam, no, bywajcie. Do następnego.